Wyobraź sobie szokującą zbrodnię popełnioną na bezbronnych kobietach, dzieciach i starcach. 100 uzbrojonych mężczyzn, a w zasadzie 20-letnich chłopców wychowanych na demokracji, telewizji i Coca-Coli w akcie zbiorowego szaleństwa sieje śmierć i zniszczenie, nie oszczędzając nikogo, ani ludzi, ani zwierząt. Czy to możliwe, by w takiej chwili grozy zachować człowieczeństwo i starać się przeciwstawić złu za cenę własnego życia? Czy to możliwe, aby taki mord na kilkuset niewinnych ofiarach pozostał bez kary? Jeżeli jesteście ciekawi, co właściwie wydarzyło się w wietnamskiej wiosce My Lai 16 marca 1968 roku, zapraszam do oglądania. Wietnam końca lat 60. XX wieku to główny teren i czas dziwnego i okrutnego konfliktu zbrojnego nazwanego wojną w Wietnamie, drugą wojną indochińską, a przez samych Wietnamczyków amerykańską wojną. Walki obejmowały oprócz Wietnamu także tereny Laosu i Kambodży, a konflikt dotyczył południowego i północnego Wietnamu, de facto była to wojna domowa. Północ była wspierana przez Chiny i przez Związek Radziecki. Co ciekawe, taki układ tych sił stojących za tą wojną wietnamską można znaleźć w anglojęzycznych źródłach. Polskie podkreślają, że głównym tutaj sojusznikiem północy był właśnie Związek Radziecki. Związek Radziecki wspierał Wietnam dość niechętnie, okresowo, natomiast wsparcie ze strony Chin płynęło, można powiedzieć, nieustannie. Polegało ono głównie na dostarczaniu broni, zapasów, takich artykułów pierwszej potrzeby. W pewnym momencie pojawiły się też chińskie wojska, ale celem była ochrona strategicznych punktów i pomoc w odbudowie zniszczonej infrastruktury niż walka na froncie. Z drugiej strony południe Wietnamu wspierały Stany Zjednoczone Ameryki, Tajlandia, Australia i Południowa Korea, z tym, że tutaj głównym przeciwnikiem były właśnie Stany Zjednoczone. I tak oprócz amerykańskiej armii główną siłą zbrojną tej wojny był Narodowy Front Wyzwolenia, czyli Vietcong. Co do tego, czym dokładnie był Vietcong, wersje są różne. Wersja Amerykanów głosiła, że są to po prostu komuniści z północy, którzy przeniknęli na południe, żeby tam walczyć z tą amerykańską ideologią demokracji. Zaś według strony przeciwnej, czyli samego Vietcongu, to nie była organizacja komunistyczna, a narodowa. Składała się z rdzennej ludności południa, wspieranej i szkolonej przez siły militarne północy. Był to taki uzbrojony ruch oporu, taka partyzantka, która wspomagała armię północnego Wietnamu. Organizacja ta posiadała zarówno regularne oddziały wojskowe, jak i właśnie terenową partyzantkę. Można powiedzieć, że tworzyła taką sieć oplatającą tereny walk, doskonale znała ludność, doskonale znała teren, szybko przemieszczała się z miejsca na miejsce, stanowiąc trudny cel i chociaż nie była nowocześnie uzbrojona, to potrafiła zadać bardzo dotkliwe straty Amerykanom. Generalnie wojna wietnamska miała niby takie podłoże ideologiczne. Z jednej strony Vietcong Północ to byli komuniści, chociaż oni we własnej opinii walczyli o to, żeby zjednoczyć kraj i wyzwolić go spod obcych wpływów, podczas gdy Południe chciało się uniezależnić od Północy i wejść pod te auspicje świata zachodniego, no czyli de facto Ameryki, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. A jak w ogóle doszło do tej wojny? Skąd na takim, zdaje się, zapomnianym przez wszystkich, odizolowanym skrawku Azji wszyscy ci Amerykanie, komuniści i inne wynalazki cywilizacji? Otóż od XIX wieku Wietnam był kolonią francuską, czyli de facto znajdował się pod zbrojną okupacją. Przemoc i terror Francuzów wobec ludności rdzennej były na porządku dziennym. Kraj ten to jest dosyć łakomy kąsek, w zasadzie był i jest. Wtedy był on zalesiony w około 80%, a więc to były spore zasoby drewna oraz ziemi uprawnej, na której hodowano, produkowano dzięki taniej sile roboczej takie chodliwe towary żywnościowe jak ryż, kawa, herbata, kukurydza, trzcina cukrowa, a także kauczuk. Wietnam posiada dzisiaj, a więc wtedy też posiadał, dość bogate złoża węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, a także bogactwa mineralne, takie jak na przykład złoża żelaza. Jak widać, było co eksploatować, było na czym zarabiać.
Gdy wybuchła II wojna światowa, Japonia wykorzystała okazję, by także dla siebie coś ukroić z tego tortu i też najechała Wietnam, ale wchodząc w układ z Francją, po prostu szanowała jej roszczenia do już zajętych terenów, bogactw, do tego, co eksploatowała, do tego, co pozyskiwała, a także szanując podział administracyjny, władzę itd. W mniej więcej tym samym czasie wietnamski polityk Ho Chi Minh, podobno zainspirowany ideą komunizmu, właśnie rodem z Chin i ZSRR, ale szkolony i uzbrojony przez Amerykanów, zobaczył okazję do uwolnienia się spod obcego jarzma. Założył Ligę dla Niepodległości Wietnamu, której celem było pozbycie się obu najeźdźców. Po II wojnie światowej przegrana Japonia została zmuszona przez Amerykanów do wycofania się z Wietnamu, zostawiając u władzy cesarza Bao Dai. I to była okazja, na którą czekał Ho Chi Minh, który ogłosił właśnie w tym momencie Demokratyczną Republikę Wietnamu i siebie jako jej prezydenta. Wspierany przez Francję cesarz ustanowił zaś własne państwo. I chociaż obaj przywódcy dążyli do zjednoczonego, niepodległego państwa, to cesarz miał widzieć Wietnam funkcjonujący na wzór właśnie kultury zachodniej, zaś Ho Chi Minh na wzór komunizmu. I ten rozłam, powiedzmy, światopoglądowy doprowadził do konfliktów zbrojnych z Francją, i to była tak zwana pierwsza wojna indochińska, które w 1954 roku wygrała północ i wyparła Francuzów z południa. Ustanowiono też wtedy traktat, który podzielił państwo wzdłuż 17 równoleżnika. Ten sam traktat zawierał też klauzulę, że w ciągu 2 lat obie strony się porozumieją i państwo zostanie zjednoczone. Jednakże rok później Ngo Dinh Diem, antykomunistyczny przywódca, zdetronizował ugodowo nastrojonego cesarza Bao i został prezydentem południowego Wietnamu. Rola Amerykanów w tym wszystkim była dość dwuznaczna. Z jednej strony wspierali Ho Chi Minh, szkolili jego wojska, dozbrajali je. Z drugiej zaś potem, jak już Francja została przepędzona z Wietnamu, Harry Truman, prezydent ówczesny Stanów Zjednoczonych, wysłał swoich doradców wojskowych, którzy mieli pomóc Francji odzyskać wpływy w Wietnamie. Ich działania polityczne można porównać do ustawienia takiej wieży z klocków, do budowy z klocków domino, którą wystarczyło tylko trącić palcem i przyglądać się, jak budowla się rozpada. Jaki był cel Stanów Zjednoczonych w tej wojnie? Czy rzeczywiście była to chęć szerzenia demokracji i walka z komunizmem? Czy może raczej stawką była cała ta infrastruktura, którą zostawiła, którą zbudowała sobie przez ostatnie 100 lat Francja? Wszystkie rynki zbytu, jakie zdobyła, wszelkie łańcuchy dostaw, jakie sobie zorganizowała, no i wszelkie zaplecza produkcyjne, na których zarabiała. Dziś Wietnamczycy twierdzą, że wojna w Wietnamie to była tak naprawdę wojna oporowa przeciwko Ameryce. Co ciekawe, nigdy nie sporządzono deklaracji wojennej. Uważa się, że rozpoczęła się ona 1 listopada 1955 roku, skończyła zaś 30 kwietnia 1975. Ten angaż armii Stanów Zjednoczonych, który zakończył się kompletną dewastacją kraju, miał miejsce w latach 1964 do roku 1973. I mniej więcej w połowie tego okresu rozegrały się wydarzenia, które, jak to się dzisiaj mówi, na zawsze splamiły honor amerykańskiej armii. Wszystko zaczęło się wczesnym rankiem 16 marca 1968 roku. Wtedy to kompania Charlie, składająca się z 5 oddziałów i około 100 żołnierzy, przyleciała helikopterami do osady My Lai. Była to dzielnica wsi Song My w południowej części Wietnamu, czyli tej sprzymierzanej. Osada ta nazywana była też przez żołnierzy Pingville, ze względu na to, że na mapach z oznaczoną gęstością zaludnienia ten obszar był koloru różowego, tak dużo mieszkało tu ludzi. Stąd też wydarzenia tego dnia nazywane są także masakrą Pingville. Na miejscu dowodził William Calley, zaś jego przełożony kapitan Ernest Medina, zwany szalonym psem ze względu na brutalny i szorstki styl bycia, nie brał udziału w walce, ale stacjonował w pobliżu. Calley i jego żołnierze byli przekonani, że będą walczyć z 48. Batalionem Wietkongu, który od 20 lat kontrolował ten teren. Akcja miała być trudna i ciężka, a przeciwnicy dobrze uzbrojeni, wyszkoleni, zaciekli w boju i w dwukrotnej przewadze liczebnej.
Do tej pory kompania Charlie nie brała udziału w walkach, ale mimo to żołnierze z tej jednostki zdążyli już ucierpieć. Miesiąc wcześniej grupa Amerykanów weszła na pole minowe, dwóch z nich zginęło, a 13 zostało rannych, a dwa dni przed masakrą w zasadzce zginął jeden bardzo lubiany sierżant, a trzech szeregowych zostało ciężko rannych. Oddział Kaleya przystępował do akcji ze świadomością, że będzie niebezpieczna, ale też liczyli na okazję, by pomścić kolegów. Tymczasem, gdy wkroczyli do osady, zastali ciszę i spokój, żadnego wystrzału, żadnych min i zasadzek, żadnego powodu, by wzywać wsparcie oddziałów artylerii, które czekały w pogotowiu. Mieszkańcy wioski nie mieli broni i nie stawiali oporu. Były to głównie kobiety, starcy i dzieci. Żołnierze zastali ich w domach, jak jedli śniadanie i przygotowywali się do codziennych prac w obejściu i na polach ryżowych. Amerykanie, chociaż nie spotkali żadnego zbrojnego oporu, po prostu weszli sobie do My Lai. To jeszcze zanim wylądowali, zaczęli strzelać z karabinów i granatników, zabijając kilku mieszkańców. Kilku zaś zakuli bagnetami tuż po wylądowaniu. Potem część żołnierzy zaczęła zabijać inwentarz, krowy, świnie, kaczki i kury. Część chodziła po domach, czyli słomianych chatach, nakazując mieszkańcom, by wyszli na zewnątrz. Jeśli nikt z chaty nie odpowiadał, żołnierze wrzucali tam granat. Ci, którzy wyszli, zostali podzieleni na grupy po kilkadziesiąt osób, a grupy te zapędzono w różne części osady. W żadnej z tych grup nie było młodych mężczyzn. Być może były to rodziny członków Wietkongu, ale raczej osoby te nie były zainteresowane sprawami politycznymi. Po prostu były to kobiety i dzieci, a także starcy, którzy chcieli przeżyć w spokoju kolejny dzień, zjeść posiłek, zająć się swoimi obowiązkami, licząc, że kiedyś będą mogli żyć w swoim kraju bez strachu. Ocalała z masakry Nguyen T. Dog opowiadała, że przygotowywała właśnie śniadanie dla swojej licznej rodziny, gdy usłyszała helikoptery. Amerykanie byli już wcześniej w osadzie, a jako że byli przecież sojusznikami, nie zrobili tam nigdy nic złego. Przywozili nawet leki i słodycze dla dzieci. Zamiast uciekać, rodzina wyszła z domu na powitanie. Było z nią wtedy 9 wnuków. Tym razem jednak zamiast cukierków, leków i innych podarków, Amerykanie zaczęli zabijać ludzi i zwierzęta. Byli bezlitośni nawet dla tych, którzy błagali o litość. W osadzie mieszkało w tamtym momencie około 700 osób. Ta część mieszkańców, która została podzielona na grupy, przez kilka godzin była przetrzymywana, podczas gdy Amerykanie niszczyli dorobek ich życia. Zabijali zwierzęta, palili słomiane chaty, niszczyli żywność, zamykali studnie i polowali na tych, którzy próbowali się ukryć czy uciec. Po kilku godzinach Kalej miał poprosić Paula Midlo, który pilnował jednej z grup, aby, cytuję, zajął się tymi ludźmi. Po kilku minutach wrócił i spytał, dlaczego się nimi nie zajęliście. Midlo odpowiedział, że przecież jak najbardziej się zajmują, no pilnują ich przecież, obserwują. Wtedy Kalej odparł, nie, chodzi mi o to, że macie ich zabić. I wtedy Midlo miał wziąć swoje M16 i zacząć strzelać, dopóki cała grupa nie była martwa. Podobny los spotkał pozostałe grupy przetrzymywanych ludzi. I tak żołnierze kompanii Charlie między godziną 7 rano a 11 zabili przynajmniej 347, to jest wersja Amerykanów, a 506, to jest wersja Wietnamczyków, osób. Osób, które były bezbronnymi cywilami. Po stronie amerykańskiej ranny został jeden żołnierz, który, uwaga, sam postrzelił się w nogę. Potem tłumaczył, że zrobił to po to, żeby nie musieć brać udziału w tej masakrze. Nieoficjalnie mówi się też o tym, że żołnierze dokonywali brutalnych gwałtów, ale takie zarzuty nigdy nie padły później w oskarżeniach, jedynie istniały w wspomnieniach świadków. Ciała zabitych były potwornie zmasakrowane, miały ogromne dziury postrzałowe od broni dużego kalibru, były rozczłonkowane, miały zmasakrowane głowy. Z opisu żołnierza, który brał udział w tamtej masakrze, a później popełnił samobójstwo, wygląda to coś jak akt zbiorowego szaleństwa. On sam mówi, cytuję, mówił: podcinałem im gardła, skalpowałem, odcinałem członki, języki, robiłem to co inni, straciłem nad sobą panowanie. Gdy to wszystko się działo, nad osadą przelatywał właśnie helikopter obserwacyjny z 3-osobową załogą, którą dowodził chorąży Hugh Thompson. To była zupełnie inna jednostka, która miała za zadanie lokalizowanie sił wroga i przekazywanie tych informacji jednostkom stacjonującym na ziemi.
Ekipa helikoptera, nadmienię tutaj tylko, że to był taki mały, lekki helikopter obserwacyjny, który składał się głównie z odrobiny metalu i szkła, w której ledwo mieściły się te trzy osoby. Zdziwiła się, że chociaż pod nimi na ziemi dzieje się, no trwa jakaś akcja, trwa jakaś walka, to w ich stronę nie padł żaden wystrzał. Postanowili się rozejrzeć. Wtedy zobaczyli, że cała wioska płonie, a w rowie tuż pod nimi znajduje się około 150 ciał i masakra trwa nadal. Thompson, zszokowany tym, co zobaczył, posadził helikopter pomiędzy uciekającymi Wietnamczykami a goniącymi ich Amerykanami. Mało tego, rozkazał jednemu ze swoich ludzi, Laremu Colburnowi, by strzelał z karabinu do swoich kolegów, gdyby ci dalej kontynuowali ten pościg. Swoją broń miał też wymierzyć w stronę żołnierzy trzeci członek załogi, młodziutki 18-letni Glenn Andreota. I teraz wersji tych wydarzeń jest w zasadzie kilka. No mają one wspólne punkty i mają też kilka niewielkich rozbieżności. Otóż w jednej z tych wersji miała wywiązać się ostra wymiana zdań z porucznikiem Stevenem Brooksem. W drugiej Thompson wdał się w kłótnię z samym Calleyem, który miał wrzeszczeć, że to jest jego show, a Thompson jako niższy rangą ma mu nie przeszkadzać. Miał mu nawet grozić zastrzeleniem za niesubordynację i prawdopodobnie mógł to wtedy zrobić. W jeszcze innej wersji Calley miał twierdzić, że on tylko wykonuje rozkazy dowództwa. W każdym bądź razie Thompson połączył się radiowo z kwaterą główną, z kwaterą dowodzenia, i zdał taki raport, że coś tu jest nie w porządku, że jest bardzo dużo ciał, że to są głównie kobiety, to są głównie dzieci. Wtedy to nadszedł rozkaz, aby wstrzymać ogień i zakończyła się ta potworna rzeź. Po powrocie do bazy Thompson miał być wściekły i zrozpaczony tym, co właśnie zobaczył. Natychmiast poinformował o tym swojego oficera dowodzącego, majora Frederica Watke. On miał to wszystko zaraportować do pułkownika Franka Barkera, który był zwierzchnikiem Calleya. I to w zasadzie wszystko. Nie poinformowali wyższego dowództwa o potencjalnie popełnionej zbrodni wojennej, ani też nie przeprowadzili śledztwa w tej sprawie. Po prostu dla nich to już była sprawa zamknięta. Później tłumaczyli, że myśleli, że ten Thompson po prostu przesadza z tą całą zbrodnią wojenną, z tym ludobójstwem, no dramatyzuje. Thompson opowiedział też o wszystkim kapelanowi swojej dywizji, który zapewnił go, że o wszystkim zaraportuje do najwyższych władz wojskowych kanałem kościelnym, ale jedyne co zrobił, to zdał raport swojemu przełożonemu, takiemu kapelanowi wyższym stopniem, i tutaj też nastąpił koniec tego łańcucha informacji. Żaden z nich nie dopilnował, by wiadomość o zbrodni wojennej dotarła dalej. Mimo tej zmowy milczenia, pogłoski o wydarzeniach w wiosce Milaj dotarły do generała dywizji Samuela Costera i pułkownika Orana Hendersona w postaci raportu, że ponad 125 cywili, w większości kobiet i dzieci, zostało zabitych podczas akcji, ale żaden z nich nie przeprowadził dochodzenia tak, jakby należało to w tej sytuacji zrobić. I tak 24 kwietnia, czyli ponad tydzień po masakrze, Henderson zaraportował Costerowi, że żadni cywile nie zostali zgromadzeni w jednym miejscu i zastrzeleni przez amerykańskich żołnierzy, a wszystkie pogłoski o jakiejś tam masakrze Milaj to jest oczywista propaganda Wietkongu, aby zdyskredytować Amerykanów pośród Wietnamczyków. Mało tego, całą akcję Milaj ogłoszono jako wielki sukces i rozbicie jednostki Wietkongu, podczas której około 20 cywilów zginęło przypadkowo w krzyżowym ogniu. No, po prostu normalna sprawa w takiej sytuacji. Zdarza się i na co tam drążyć temat. Po tym fałszywym raporcie prawda o zbrodni została wyciszona do kwietnia 1969 roku. Dlaczego tak długo? Dlaczego Thompson nie walczył o prawdę? Przecież miał świadomość, że nie toczy się żadne śledztwo. Nie był przecież powołany na świadka przed żadną instytucją. Nie znalazłam jakiejś takiej dosłownej odpowiedzi na to pytanie. Możemy się jedynie domyśleć, że nie miał lekko. Nie ulega wątpliwości, że wojsko to jest takie specyficzne, hermetyczne środowisko, w którym ci, którzy występują przeciwko ustalonemu porządkowi, nie są ani mile widziani, ani miło traktowani. Zlekceważony przez przełożonych, pozostawiony sam sobie, no cóż, koledzy zapewne nie połali do niego sympatią po tym, jak skierował broń przeciwko kolegom w obronie wroga.
Po Milaj co prawda wykonywał dalej swoją pracę, latał helikopterem na zwiad, ale istnieją podejrzenia, że celowo wysyłano go na samobójcze misje, aby pozbyć się problemu. 8 razy jego helikopter był zestrzeliwany, z czego 4 razy maszyna była doszczętnie zniszczona. Niecały miesiąc po Milaj, jeden z tej trójki, która powstrzymała masakrę, zginął w wypadku. To był ten najmłodszy, 18-letni Andreotta. I dopiero za 8 razem Hugh Thompson odniósł poważne obrażenia kręgosłupa i został odesłany z Wietnamu na długą rekonwalescencję. Jak to się więc stało, że prawda o Milaj wyszła na jaw? Otóż były żołnierz Ronald Ridenour po powrocie z Wietnamu napisał listy do Białego Domu, Departamentu Stanu, Departamentu Obrony i do 23 kongresmenów, w których opisał morderstwa mieszkańców Milaj. On sam nie był świadkiem, ale historię tę usłyszał od innych żołnierzy jeszcze w Wietnamie. Jak później przyznał, zbierał bardzo szczegółowe informacje o tym, bo był zszokowany rozmiarem zbrodni i po prostu chciał zobaczyć, jak winni zostaną ukarani. Ówczesny szef sztabu armii po zapoznaniu się z tym listem kazał przeprowadzić dochodzenie, skonfrontować doniesienia Ridenauera z zeznaniami świadków, z raportami oraz z innym materiałem dowodowym, na przykład ze zdjęciami. Po sprawdzeniu faktów został wytoczony oficjalny proces, któremu przewodniczył pułkownik generał William Pierce. To był bardzo doświadczony wojskowy i wiedział, że sprawa jest śliska, a on zostanie zapamiętany jako ten, który z tych cudownych amerykańskich chłopców zrobił tych złych. I rzeczywiście tak się stało. Po całym tym procesie Pierce został wydalony z kraju do pracy na zagranicznej placówce. Oczywiście na bardzo wysokim stanowisku, dobrze płatnym. Chodziło o to, że ta sprawa to był taki gorący ziemniak, którego nikt nie chciał trzymać, ale coś z nim trzeba było zrobić. W międzyczasie sprawa stała się bardzo głośna. Reportaż o Milaj pojawił się w gazecie i to bynajmniej nie na pierwszej stronie, tylko gdzieś tam w środku w formie wzmianki. I chociaż z początku nie wzbudził sensacji, to po kilku tygodniach wszystko to się rozeszło, cała informacja o zbrodni zszokowała opinię publiczną, dając argument przeciwnikom wojny wietnamskiej. Autor tego artykułu dostał nawet nagrodę Pulitzera. Także Pierce, jako taki w pełni doświadczony i świadomy sytuacji, taki stary wyga, zgodził się wystawić na ostrzał i poprowadzić ten proces. Oprócz Kaleja i Midlow, jako najbardziej tacy zaciekli mordercy, zostali zidentyfikowani sierżanci Charles Huto i David Mitchell. Wszyscy oni twierdzili oczywiście, że są niewinni, że jedynie wykonywali rozkazy dowództwa. Dzień przed atakiem żołnierze mieli zostać poinformowani, że mają zabić wszystkich, których spotkają w osadzie. Kalej tłumaczył, że nikt go nie uprzedził, że w wiosce będą niewinni, nieuzbrojeni cywile. Kazano mu wręcz przygotować się do ciężkiej walki i ostrzegano, że ci ludzie, którzy będą wyglądali najbardziej niepozornie, najbardziej niewinnie, to będą ci właśnie, którzy będą go chcieli zabić, bo wszyscy przebywający na tym terenie będą należeć do Wietkongu. Wrogiem miał być każdy, kto się chowa, kto ucieka albo kto po prostu wydaje się być wrogiem. Kompania Charlie miała zostać poinformowana, że wszyscy cywile opuszczą teren do godziny 7:30 rano, a ci, którzy zostaną, to właśnie są członkowie Wietkongu albo ich stronnicy. To dowództwo rozkazało spalić wioskę, zabić wszystkie zwierzęta, zakopać studnie, zniszczyć plony i zapasy żywności. Kapitan Medina oczywiście też się wypierał odpowiedzialności za to zdarzenie. Twierdził, że nie wydał żadnego rozkazu, by kogokolwiek zabijać. Jak pamiętamy, jego nie było wtedy w Milaj, stacjonował w pobliżu osady i czekał, aż żołnierze zdobędą wieś. Gdy dowiedział się, że żołnierze zamiast iść naprzód tracą czas pilnując mieszkańców, miał się nieco sfrustrować i nakazać Kalejowi, cytuję, coś z tym zrobić. Ten zaś opacznie to zrozumiał, bo to nie był żaden rozkaz do rozpoczęcia rzezi. Medina wypierał się, że mógł mieć cokolwiek wspólnego z krzywdzeniem cywili. Taki prawy? No nie do końca, bo jeszcze tego samego dnia strzelił do kobiety tylko dlatego, że niosła koszyk. Kiedy kobieta była ranna i ten koszyk przeszukano, okazało się, że niesie tam po prostu jakieś lekarstwa, strzykawki i tym podobne. Co zrobił Medina? Przeprosił i udzielił jej pomocy? Nie, strzelił jej w głowę i to 2 razy. Wracając do procesu, w stan oskarżenia postawiono każdego, kto brał udział w tym, jak to później nazwano, incydencie Milaj,
Przypomnę tylko, że incydent to według słownika wydarzenie nieprzyjemne, przypadkowe i mało ważne, no taki tam incydencik między 300 a 500, a może i nawet więcej ofiar. No nic takiego. Także zarzuty postawiono wszystkim, tym, którzy brali w tym udział, ale także tym, którzy działali na rzecz ukrycia tej zbrodni wojennej, albo poprzez zaniechanie, by raportować o wszystkich wykroczeniach, albo przez brak zbadania tego, co się tam właściwie wydarzyło. 13 oficerów zostało oskarżonych o zbrodnie wojenne oraz o zbrodnie przeciwko ludzkości, kolejnych 14 o aktywne ukrywanie i zacieranie śladów. Wśród nich byli Koster, George Young oraz major Łatkę, czyli ten, któremu sprawę miał zgłosić Thompson. Ale na koniec tylko 4 oficerów i 2 żołnierzy było sądzonych. Zarzuty w stosunku do pozostałych zostały oddalone z powodu braku dowodów. W 4 przypadkach nawet nie wszczęto wobec tych osób śledztwa. Przed sądem wojskowym stanęli w końcu Calley, Ernest Medina, dowódca brygady Oran Henderson oraz Eugene Kotuk. To był oficer wywiadu, który został oskarżony o to, że obciął palec w trakcie przesłuchiwania jednemu z jeńców z Wietkongu. 2 oficerów, sierżanci David Mitchell i Charles Hutto, zostali oskarżeni o zastrzelenie nieuzbrojonych mieszkańców wioski. Pułkownik Barker, który najbardziej był zaangażowany w ukrywanie zbrodni wojennej, nie stanął przed sądem, bo wcześniej zginął w wypadku helikoptera. Po przesłuchaniu około 400 świadków i zapoznaniu się z materiałem dowodowym, jak myślicie, ilu zostało uznanych za winnych? Teraz moment na zastanowienie, można typować. I uwaga, uwaga, wszyscy oni zostali uznani za niewinnych, z wyjątkiem jednej osoby, którą był oczywiście William Calley. Był on sądzony w forcie Benning w Georgii i z tego co zrozumiałam, to było takie jego miejsce zamieszkania, zakoszarowania, które doskonale znał, znał też tych wszystkich, którzy tam przebywali. Prokuratorzy, którzy stawiali mu zarzuty, to byli tacy dwaj zupełnie początkujący w sądzie wojskowym ludzie, Aubrey Daniel i John Patton. Także pamiętamy, ta sprawa to był taki gorący ziemniak i nikt, kto wiedział, z czym to się wiąże, nie chciał w tym brać udziału. Także oddelegowali do tego jakiś kompletnie młodych, niedoświadczonych ludzi. Zaś Calleya bronili adwokaci zarówno cywilny, jak i wojskowy. Proces trwał od 17 listopada 1970 roku do 20 marca 1971 roku. Podczas tego procesu udowodniono, że z premedytacją zamordował 22 osoby, głównie kobiety i dzieci. Udowodniono mu też napaść na 2-letnie dziecko celem zabicia. Tutaj chodziło o chłopca, który wyczołgał się z tego tłumu czekającego na egzekucję. Calley miał go podnieść, wrzucić go z powrotem w ten tłum, a następnie do niego strzelić. Przysięgli, którymi byli oficerowie walczący w Wietnamie, skazali go na wydalenie z armii oraz na dożywotnie pozbawienie wolności oraz ciężkie prace. Czy to koniec Calleya i jako taka sprawiedliwość dla zabitych? Odpowiem jak bohater jednego z moich poprzednich materiałów, notabene wojskowy. No przecież, że nie. Po 3 dniach zainterweniował Biały Dom. Prezydent Richard Nixon osobiście zapoznał się z sprawą Calleya, zanim jeszcze wyrok stał się prawomocny i wydał takie zarządzenie, żeby został on przeniesiony do aresztu domowego. 20 sierpnia 1971 roku pułkownik generał Albert O'Connor, taki generał dowodzący w armii, zabrał głos w tej sprawie jako taki organ decyzyjny. Zatwierdził on dowody mordów i napaści Calleya, ale zmniejszył wyrok do 20 lat ograniczenia wolności. W kwietniu 1974 roku 2 instytucje, Sąd Wojskowy Rewizyjny i Sąd Wojskowy Odwoławczy, odrzuciły apelację Calleya, ale nowy sekretarz armii Howard Calloway obniżył jego wyrok do 10 lat pozbawienia wolności i Calley został przeniesiony ze swojej kwatery w forcie Benning do aresztu w forcie Leavenworth w Kansas. To się stało w czerwcu 1974 roku. I tutaj się zadziała taka sytuacja, że dzięki temu, że zredukowano ten wyrok do 10 lat, on otrzymał możliwość złożenia prośby o zwolnienie w ciągu mniej niż pół roku. I jak się możecie tego zapewne domyślać w chwili obecnej, tak też właśnie się stało.
Calais został zwolniony w listopadzie 1974 roku. Fajnie, nie? Ziemniak wystarczająco ostygł, opinia publiczna została usatysfakcjonowana, że jakiś tam proces się odbył, ktoś tam został ukarany. Sprawa troszkę się rozmyła, część osób o tym zapomniała i w międzyczasie tak zakręcono przepisami, że kto mógł, to coś tam uszknął mu z tego wyroku i po prostu facet, mężczyzna, któremu udowodniono zbrodnię wojenną, najzwyczajniej w świecie poszedł sobie do domu, jak gdyby nigdy nic. I wiecie co? Prawie 80% Amerykanów popierało w tym czasie Calaisa, uważając, że został on niesłusznie skazany, że zrobiono z niego kozła ofiarnego i być może po części tak było. Jak myślicie, czy jest szansa na to, że po prostu poszedł na pewnego rodzaju układ? Powiedziano mu, że no słuchaj, ty weźmiesz to na siebie, udowodnimy ci tą winę, zostaniesz ukarany, ale nie martw się, wszystko będzie dobrze, damy radę, nic ci się takiego nie stanie. To już jest kwestia do indywidualnego rozważenia. A jak było z Thompsonem, z tym, który miał powstrzymać masakrę My Lai? Otóż po powrocie do kraju, a wrócił do kraju z Japonii, ponieważ po tym wypadku, w którym został ciężko ranny, w którym miał uszkodzony kręgosłup, nie odesłano go do Stanów Zjednoczonych, tylko właśnie do Japonii, tak? Nie wiem, czy tam była lepsza możliwość wyleczenia go, czy po prostu chciano go trzymać z daleka, na przykład od dziennikarzy. Tego się zapewne nie dowiemy. Otóż po tym, jak wrócił do kraju, mówiono o nim owszem, że jest bohaterem, który dokonał czegoś, co wcześniej się nie wydarzyło w całej historii, że był to czyn absolutnie niepowtarzalny, wyjątkowy, godny naśladowania, honorowy itd. Ale też spotkał się z ogromnym ostracyzmem. Dostawał listy, w których grożono mu nawet śmiercią i wiele osób sądziło, że to on jako jedyny powinien stanąć przed sądem wojskowym za to, że skierował broń przeciwko swoim kolegom. I prawdopodobnie taka jest prawda. Wydaje mi się, że grożenie bronią swoim kolegom, swoim sojusznikom, tym, którzy stoją po tej samej stronie barykady, jest w wojsku jednym z najgorszych, największych przestępstw, jakie można popełnić. A jednak uszło mu to zupełnie na sucho, nikt tutaj nie drążył tematu, przynajmniej nie trafiłam na takie informacje. I to może rodzić takie spekulacje, że Thompson aż takim bohaterem nie był, a jego rola w powstrzymaniu masakry My Lai została nieco wyolbrzymiona po to, żeby stworzyć taki opozycyjny wizerunek do wizerunku złego Calaisa, dobrego, honorowego żołnierza amerykańskiego Thompsona, aby pokazać, że nie tylko bestie w mundurach, ale także dobrzy i prawi ludzie te mundury amerykańskiej armii noszą. Jaka jest podstawa do tych spekulacji? Otóż ta wersja, którą Wam przedstawiłam wcześniej, to jest taka ogólnie przyjęta wersja, która z niewielkimi modyfikacjami jest dostępna we wszystkich źródłach dotyczącej masakry Pinkville, tudzież My Lai. Natomiast trafiłam na jedną wersję, która troszkę bardzo się różniła. Otóż w tej wersji Thompson jako dowódca tego helikoptera obserwacyjnego był cały czas obecny gdzieś właśnie na terenie My Lai. Jego zadaniem było po prostu obserwowanie, gdzie znajdują się zgrupowania wroga, informowanie o tym, zaznaczanie miejsc takich koniecznych do sprawdzenia poprzez zrzucanie granatów dymnych oraz na przykład likwidowanie takich pojedynczych, uzbrojonych partyzantów. I przez cały czas ekipa helikoptera widziała, co się dzieje, przez cały czas obserwowała te wydarzenia i Thompson miał zareagować dopiero w tym momencie, kiedy zobaczył, że grupa dzieci usiłuje się schować w takim domowej roboty schronie przed uzbrojonymi Amerykanami. Wtedy właśnie posadził helikopter, oddzielił te dwie grupy od siebie i wtedy
jego podwładni mieli wymierzyć właśnie broń w swoich kolegów, miał skłonić zarówno błaganiem, jak i groźbą tę grupę żołnierzy do odwrotu i następnie w jakiś sposób zabezpieczył tę grupę dzieciaków, a następnie wrócić do tej swojej misji obserwacyjnej. Natomiast miało to mieć miejsce jakby w połowie wydarzeń, tak? Gdzieś tak o godzinie między 9 a 10 i masakra trwała nadal. Dopiero po godzinie 11, kiedy już w wiosce zapanowała kompletna cisza, kiedy już nie było żadnych uciekających, kiedy już nie było żadnych goniących i tak dalej, do wioski wkroczył kapitan Medina i zarządził taką przerwę na lunch. I wtedy dopiero Thompson miał właśnie zaraportować o wszystkim tym, co zaobserwował, o wszystkich niepotrzebnych ofiarach, które tego dnia się wydarzyły. I nie był to jeszcze koniec całości zniszczeń, jakich dokonali Amerykanie na tym terenie, ponieważ jeszcze przez kolejne dni oddziały amerykańskich żołnierzy przeczesywały teren, wyłapywały Wietnamczyków, czy to podejrzanych, czy nie, o współpracę z Wietkongiem, palili domy, palili pola uprawne, zapasy i tak dalej. Jaka była prawda o tych wydarzeniach? No ciężko naprawdę powiedzieć, ciężko dojść do tego i no tutaj przychodzi mi do głowy tylko jedno podsumowanie, że to, co się zdarzyło wtedy w Milei, po prostu zostało w Milei. A jaki był pogląd amerykańskiej armii na ten incydent? Otóż starsze dowództwo miało być przerażone tym, co się wydarzyło w Milei i skwapliwie przyjęło wyjaśnienie Pierce'a, który jako przewodniczący procesu miał prześledzić to, co się wydarzyło i jak do tego doszło. I tym wyjaśnieniem było to, że główną przyczyną tej tragedii w Milei było nic innego jak błąd w łańcuchu dowodzenia na wszystkich poziomach, od najniższych do najwyższych, zaś całe to zdarzenie ujawniło pewne takie niedociągnięcia w wojsku jako instytucji natury moralnej i etycznej, zaś najgorszym aspektem tych wydarzeń z marca 1968 roku było to, że zbrodnia wojenna popełniona przez kompanię Charlie zszokowała amerykańską opinię publiczną i podważyła poważnie zaufanie do tej formacji. Konkludując, armia uznała, że przyczyną nie było to, że młodzi, niedoświadczeni, źle przeszkoleni, totalnie nieprzygotowani ludzie zostali umieszczeni w zupełnie nieznanych dla nich obcych warunkach, że przebywali pod ciągłą presją zarówno dowództwa, jak i takich spartańskich okoliczności, byli pozbawieni wygód, nie byli przygotowani na to, co ich spotka, nie byli przyzwyczajeni do klimatu tropikalnego, jaki panował w Wietnamie i byli w stanie permanentnego zagrożenia, ponieważ tam się działy naprawdę straszne rzeczy. Widzieli, jak ich koledzy giną albo zostają ciężko ranni. Oprócz tego byli narażeni na poważne uzależnienia od narkotyków i od alkoholu, do których mieli dostęp. I to wszystko nie było główną przyczyną tej tragedii, tylko tam błędy, małe niedociągnięcia. A fakt, że zginęło kilkaset niewinnych osób, to też nie było najgorsze, tak? Tylko to, że Amerykanie jakby przestali ufać swojemu wojsku. I tak przez kolejne 50 lat, jako takie pokłosie, rezultat tej zbrodni, armia działała intensywnie na to, żeby kolejne Milei się nie powtórzyło. I starano się upewnić, że mundurowi będą przeprowadzać operacje tego typu zgodnie z tak zwanymi prawami wojny, czyli wytycznymi zawartymi w konwencjach genewskich i haskich. Zaś przywódcy mieli dokonać ważnych zmian zarówno w kwestii kultury, jak i organizacji amerykańskiego wojska. Zaczęto przywiązywać większą wagę do nauczania etyki i wartości moralnych. Oczywiście wysokie standardy moralne zawsze, ale to zawsze były priorytetem amerykańskiej armii, ale dopiero w latach 90., także 30 lat mieli na to, rozwinęli taki program
Army Values, czyli wartości armii, które miały być wdrukowywane każdemu żołnierzowi. Te wartości to lojalność, respekt, bezinteresowna służba, honor, integracja, odwaga personalna. I te właśnie cechy miały być cechami każdej kobiety i mężczyzny, którzy wdziewali mundur amerykańskiej armii. Armia też rozwinęła koncept Army Ethic, czyli etyka armii. I dzięki temu konceptowi żołnierze mają się postrzegać jako takie honorowe sługi narodu, mają odrzucić i raportować wszelkie nielegalne, nieetyczne i niemoralne rozkazy oraz działania. To wszystko po to, żeby zarówno w czasie wojny, jak i pokoju żołnierze przede wszystkim szanowali godność i wartość każdego człowieka i każdego traktowali z szacunkiem. Także jeżeli ktoś ma jakieś na przykład wątpliwości albo obawy związane z faktem, że amerykańscy żołnierze stacjonują w naszym kraju, to jak najbardziej niech się nie stresuje, niech się nie boi, ponieważ amerykańska armia wzięła na klatę wszelkie swoje błędy i wdrożyła koncepty, które miały je wyeliminować. Także to już nie jest to samo wojsko, tak? A to, że nadal ta amerykańska armia jest, przynajmniej na naszym terenie, wyjęta spod naszego polskiego prawa i w razie jakichkolwiek przewinień będzie sądzona praktycznie przez swoich kolegów, a nie przez jakiś niezawisły, niezależny sąd, niezależną instytucję, to dodatkowo jakby powstrzyma tutaj tych, którzy by chcieli postępować w sposób niemoralny. Na pewno. Powyższe koncepty wiążą się ze zbrodnią w My Life w ten sposób, że Calley i jego kompanii mieli, przynajmniej tak starano się dowieść i tak dowiedziono, że oni po prostu nie zostali poprawnie przeszkoleni w kwestii konwencji haskich i genewskich, dlatego też upewniono się od tamtego momentu, że nauczanie prawa wojny nie może się odbywać tak na szybko i byle jak. Żołnierze w Wietnamie zostali co prawda wyposażeni w takie karteczki, ściągawki, które traktowały o tym, jak obchodzić się z jeńcami albo jak rozpoznać partyzantów, bojowników z Wietkongu, ale nie zawierały dokładniejszych instrukcji, a do tego były fatalnej jakości. Chodzi mi o te karteczki, bardzo szybko się niszczyły w warunkach pogodowych panujących w Wietnamie. Z początkiem lat 70. wprowadzono też taką nowość, że każdy plan operacji wojskowej musiał zostać przeanalizowany przez biegłych, którzy oceniali, czy jest on zgodny z prawem wojny. Później okazało się, że to za mało i już w latach 80. ci biegli byli bardziej zaangażowani w operacje wojskowe i pojawiali się nawet na polu bitwy, aktywnie doradzając dowódcy, ale to dowódca miał ostatecznie podejmować decyzję. Zbrodnia My Lai na stałe też weszła do takiego kanonu armii amerykańskiej jako przestroga. Na przykład dowódca przystępujący do akcji mówił swoim podwładnym, żeby tylko nie było powtórki z My Lai. Jest to też taki przykład szkolny do dywagacji ze studentami na temat błędu Calleya, a tym głównym błędem było to, że uwaga, uwaga, nie rozróżnił bojowników Wietkongu od niebojowników. Tak, biedak nie potrafił rozróżnić uzbrojonych ludzi od matek z dziećmi. Także jak widać na powyższym przykładzie, armia amerykańska dołożyła wszelkich starań, aby tę wielką tragedię przekuć w korzyści i koniec końców to się udało. Zaufanie Amerykanów do armii zostało odzyskane i to z nawiązką, dziś bowiem obserwujemy w Ameryce taki swego rodzaju kult armii, a to wszystko dzięki właśnie takim zabiegom zarówno w samym wojsku, jak i oczywiście zabiegom medialnym. Co dzisiaj dzieje się z bohaterami tamtych wydarzeń? Otóż William Calley mieszka sobie na Florydzie, prawdopodobnie żyje nadal. Ja znalazłam wzmiankę pochodzącą z ubiegłego roku, że wiedzie mu się całkiem nieźle, prowadzi życie na bardzo wysokim poziomie, wiecie, tam Rolexy, Mercedesy i te sprawy.
Kalej do końca przekonywał też, że on jest niewinny i że wykonywał jedynie rozkazy. W 2009 roku publicznie przeprosił za Milaj. Powiedział, że nie ma dnia, aby nie czuł żalu za to, co się wydarzyło tamtego dnia, że żałuje zarówno Wietnamczyków, którzy byli zabici, żałuje ich rodzin, żałuje też amerykańskich żołnierzy zaangażowanych w tę sprawę oraz ich rodzin. No i ogólnie jest mu bardzo przykro. Jeśli chodzi o Midlo, tego, który strzelał na rozkaz Kaleja, on został, uwaga, uwaga, honorowo zwolniony z wojska i dzięki temu nie mógł być sądzony za swoją zbrodnię przez instytucję wojskową. Także jak widać, tutaj kruczków w prawie jest wiele, dzięki którym można uniknąć odpowiedzialności za najgorsze nawet czyny. Także, znaczy nie wiem, czy jest, one na pewno były, ale teraz, skoro armia amerykańska jest taka honorowa, to na pewno naprawiła te swoje błędy. W każdym bądź razie Midlow mieszka prawdopodobnie nadal w stanie Indiana. Jeśli chodzi o Hugh Thompsona i jego podwładnego Colburna, którzy celowali wtedy do swoich kolegów, obaj w tej chwili już nie żyją, zmarli na raka. Thompson w 2006 roku, Colburn nieco później. Obaj za swój heroizm zostali odznaczeni najwyższym medalem za zasługi poza polem walki. Obaj panowie też przyjaźnili się niemal do samego końca. Razem jeździli nawet do Wietnamu, właśnie tam do wioski Milaj. Spotykali się z ocalałymi z masakry i z ich rodzinami. Nie żyje też Ronald Ridenauer, ten dzięki któremu cała sprawa została upubliczniona. Na koniec jeszcze przytoczę wspomnienia dwóch uczestników tych wydarzeń z przeciwnych stron barykady. Otóż Colburn, pytany po latach, czy wtedy w Milaj, gdy trzymał palec na spuście karabinu wycelowanego w kolegów, był gotów go użyć, odpowiedział, że wtedy był w takim szoku i stresie, że w ogóle nie myślał o tym, nie brał tego pod uwagę. Ale z perspektywy czasu, kiedy miał świadomość, że jego koledzy zabili 125 dzieci poniżej 5 lat, zrobiłby to bez wahania. Z drugiej zaś strony był Ronald Hiberl, który fotografował działania żołnierzy, robił zdjęcia tych wszystkich potworności, jakich się dopuścili. On, zapytany o to, dlaczego nie zrobił nic, aby powstrzymać to piekło, odparł: byłem jak sparaliżowany, nie mogłem zrozumieć, dlaczego małe dzieci, dlaczego kobiety. Wszyscy wiedzieliśmy, że to złe, nie można winić tylko Kaleja, wszyscy jesteśmy winni. Na swoją obronę tłumaczył, że nie oddał negatywu do sztabu w obawie, że zostanie zniszczony i chciał zachować te dowody na wszelki wypadek. A przy okazji, po powrocie z Wietnamu, kiedy sprawa stała się głośna, po prostu sprzedał te zdjęcia mediom. Czy masakra Milaj rzeczywiście była takim incydentem, jednostkowym wypadkiem przy pracy amerykańskiej armii? Śmiem wątpić, ponieważ gdy czytamy o tym wydarzeniu, zawsze widnieje tam taki dopisek, że był to tylko jeden z najbardziej przerażających aktów przemocy popełnionych przez amerykańskich żołnierzy przeciwko cywilom podczas wojny w Wietnamie. Ile ich było dokładnie? No tego nie wiadomo, ale z powyższego opisu były przynajmniej dwa. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w wojnie wietnamskiej Amerykanie stosowali taktykę spalonej ziemi, napalmem, substancją Agent Orange, bombami fosforowymi czy po prostu podkładaniem ognia, zniszczyli oni chociażby 50% lasów porastających ten teren. To jest około 150 tysięcy kilometrów kwadratowych. Swoją drogą ciekawe, czy kiedykolwiek przeproszą za ten olbrzymi ślad węglowy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że amerykańscy żołnierze byli w fatalnej kondycji psychicznej, to byli ludzie, którzy musieli zmierzyć się z czymś zupełnie nowym, z ciężkimi warunkami klimatycznymi, z odcięciem od cywilizacji, od warunków, w jakich się wychowali. Oni byli narażeni na taką wszechogarniającą dzikość, na ciągłe niebezpieczeństwo. Widzieli, jak umierają ich koledzy i no zwyczajnie załamywali się psychicznie albo
popadali w uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jeden z żołnierzy w zeznaniach o Milaj powiedział, że tego dnia nie robili tak naprawdę nic nadzwyczajnego, nic, czego nie robili w innych dniach, no to możemy się domyślać rozmiarów tragedii, jaka dotknęła ludzi, którzy brali udział w tamtych wydarzeniach. Po stronie Wietnamu szacuje się, że było 3 miliony ofiar, zaś amerykańskich żołnierzy zginęło około 58 tysięcy. Żeby nie było, Wietnamczycy ginęli także z rąk Wietnamczyków w bratobójczej walce. Szacuje się, że w ten sposób zginęło około 10 tysięcy ludzi. Niestety koniec działań wojennych wcale nie oznaczał końca ofiar tej wojny. W ziemiach Wietnamu, Kambodży i Laosu pozostawiono miliony ton ładunków wybuchowych, które przez dziesięciolecia zabiły albo okaleczyły około 100 tysięcy ludzi. Jeszcze w 2012 roku 500 osób zginęło w eksplozjach. Ostatni śmiertelny wypadek miał miejsce w 2019 roku, a to dzięki ogromnemu wysiłkowi, aby jak najwięcej tych min usunąć. Rząd Wietnamu szacuje, że jeszcze 100 tysięcy ton ładunków pozostaje na obszarze 6 milionów hektarów. Także na społeczeństwie amerykańskim ta wojna odcisnęła ogromne piętno. Dziesiątki tysięcy rodzin straciły przecież bliskich, a setki tysięcy weteranów musiało borykać się z traumą, nie potrafiąc odnaleźć się w społeczeństwie po tym, czego doświadczyli. Wydarzenia, które rozegrały się gdzieś w środku wietnamskiej dżungli w ubiegłym stuleciu, są tak odległe czasowo i geograficznie, że w zasadzie nie warto się nimi przejmować. Przecież od tamtego czasu świat zmienił się tak bardzo, że ówczesne problemy przecież nas nie dotykają. Czy aby na pewno? Czy ktoś pamięta jeszcze sytuację, jaka miała miejsce w 2007 roku w Afganistanie, kiedy to polscy żołnierze ostrzelali miejscowość Nangar Khel, zabili 6 cywilów, w tym ciężarną kobietę i 3 dzieci, 5 osób dotkliwie ranili? Oczywiście pod względem okoliczności i rozmiarów tej zbrodni nie można porównywać tej sytuacji do tej, jaka wydarzyła się w My Lai. Ale jest pewne ale, bo wtedy też padły w stronę żołnierzy oskarżenia o zbrodnię wojenną. Toczyło się kilka procesów przed sądami różnych instancji, to trwało lata, padały różne zarzuty, padały różne wyroki, by na sam koniec żołnierzy skazać na kary więzienia w zawieszeniu nie za zbrodnię wojenną, ale za błędne wykonanie rozkazu. Jeżeli ktoś ma ochotę, to niech przypomni sobie, co się działo, kiedy tę sprawę podchwyciły media, jakie komentarze pojawiały się w przestrzeni publicznej, zarówno wspierające, jak i potępiające i żołnierzy, i prokuratorów, i sędziów. Wypowiadali się też politycy, którzy widzieli tutaj szansę, aby ugrać coś dla siebie. Jedni stawali w obronie żołnierzy, a inni wręcz przeciwnie, nazywając ich nawet grupą idiotów strzelającą do cywilów. A co w tej sytuacji z ofiarami? Kto się nimi przejmuje? No niestety smutna prawda jest taka, że te wszystkie prawa wojny, konwencje haskie, genewskie, które mają chronić zwykłych ludzi, zwykłych mieszkańców krajów objętych terenami walk przed śmiercią, przed zranieniem, przed tragedią, są na tyle w stanie ich ochronić, jak kartka papieru może ochronić kogoś przed pociskiem. Także jedyne, co jest w stanie obronić nas wszystkich przed taką bezsensowną, tragiczną śmiercią albo kalectwem w trakcie ostrzału, to pokój. I tego pokoju Wam i wszystkim ludziom na świecie z całego serca życzę. Jeżeli macie ochotę podzielić się w komentarzu Waszymi opiniami, Waszymi przemyśleniami na temat dzisiejszego materiału, zapraszam serdecznie do pozostawienia komentarza. A tymczasem żegnam się już z Wami serdecznie i mam nadzieję do następnego razu.